Cześć Wam, dzisiaj jest widz wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii. O tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dzisiaj będzie gigantyczne zamieszanie na wielu płaszczyznach i w wielu tematach, ale lecimy po kolei, żeby to rozbebeszyć, żeby się nikt nie poczuł skrzywdzony. Najważniejsza informacja tego dnia jest taka, że jutro o godzinie 13 startujemy ze streamem do aktualizacji 4.1. Więc twórcy odpalają się ze swoim livestreamem na temat 4.1 już o 13.30, a my pół godziny wcześniej o 13 startujemy gada zbieramy się, wygłupiamy się i o 13.30 zaczynamy symultaniczne tłumaczenie tego, co tam powinno być, więc zainteresowanych zapraszam jutro na Twitcha na godzinę 13. .00. Taki jest plan, czyli w momencie, kiedy ja to nagrywam, to już niewiele czasu by mi zostało, żeby się odpalić ze streamem, co oznacza, że dzisiaj muszę nagrać dodatkowego Genshin'a, nie, zapomniałem o tym, no dobra, dobra, jeszcze darmówki dzisiaj wjeżdżają. Dam radę, Wizu, damy radę, ogarniemy się, jest temat, jest o czym gadać, więc tak, znowu rzeczy, które miały być wczoraj są przesuwane dalej, bo się dzieje, tyle się dzieje że jest Masakra plus mamy wyniki, mamy wyniki części konkursów już wjechały, już zostały tam wrzucone i spostowane, więc jeżeli jesteście zainteresowani, kto wygrał w konkursie Romantico, to jest więcej osób niż miało, dlatego też mieliśmy opóźnienia. To jest oficjalna wersja i ty się będę trzymał. Więc zapraszam na Discorda. Tam jest, tam jest Mahmutu, Ugo, Shosho oraz Marcia. Chyba tak się czyta nicki, Mam nadzieję. Gratulacje gigantyczne i ogromne dla was. Zapraszam na kolejne konkursy. Jesteście fantastyczni. O, są te pracki były takie dobre, może przy okazji nie wiem, jutro, czyli jak dziś wieczorem będę nagrywał, to pokażę część tych pracek, ale dzisiaj jest bardzo dużo do przemielenia, więc przejdźmy może od razu bezpośrednio do tego. Pojawiały się różne głosy, co, gdzie i jak z tym Unity, jaki to ma wpływ na to wszystko, więc e, tak, zanim do tego przejdziemy, najpierw różne dziwne głosy, które szalają w internecie, nie od moich, a od ludzi, którzy analizują to, co się podziało właśnie z Unity, no i rzucają swoje różne wymysły oraz niewymysły, to na stronki z grami, to gdzieś na jakieś analizy, na Xie kiedyś w Twitterze pojawiło się tego mnóstwo i wiele osób podnosi temat Genshin'a i Honkai Star Raila, co akurat wydaje mi się, to znaczy w konkretnej jednej analizie był Honkai Star Rail i Genshin, do której bym się odniósł, ale to może dłuższy temat, którego nie będę aż tak bardzo rozbebeszał. Ale Genshin i Honkai Star Rail to są gry, które zostały podane jako przykład tego, że na silniku Unity powstaje coś, co przynosi miliardy zysku. Z tych miliardów zysku twórcy Unity, twórcy silnika nie widzą ani grosza. To jest akurat. Absolutnie nie problem. Versa, kognosfiera i całej reszty graczy wszystkich, bo twórcy Unity w ten sposób skonstruowali swój model biznesowy i na tym się opierali jeżeli ktoś ten model biznesowy zaakceptował i stworzył na bazie tego coś bardzo dobrego grażynko jeżeli ktoś akceptując te wszystkie warunki wszystkie zasady stworzył coś swojego co zrobił absurdalnie duże pieniądze jak się stało przy okazji Genshina, to nie jest w żaden sposób zobligowany i zobowiązany tymi pieniędzmi się dzielić dalej fajnie by było gdyby ten hajs wracał chociażby do Genshina, no, ale nie Wraca, więc pojawiają się głosy, że Genshin bezpośrednio był tą kroplą, która przelała czarę goryczy, i przez to mamy zmiany. Więc tak, jak ktoś się zastanawia, czy jest większe połączenie z Genshinem, to jest z tej perspektywy większe, ale, ale jest. O kurde, jest bardzo dużo różnych rzeczy Które się tutaj podziały przy okazji Genshina Więc po kolei Unity, a Chiny Oni mają jakby to samo Unity Które my mamy z tym, że to jest inna spółka To jest jakby inna firma Spółka matka, spółka córka Która na Chiny ma inne zasady Więc to co się teraz dzieje z Unity I co uderzy we wszystkich małych twórców gier Nie dotyczy w ogóle Genshina Bo chińska jednostka ma to gdzieś I nie zmienia zasad u siebie Oni mają inne zasady Oni mają zintegrowane rzeczy, które są pod partię Chin, więc my mamy w Genshinie czy w innych tytułach, może a może nie, drobne elementy śledzące chińskich obywateli globalnie. Więc tutaj jest taka sytuacja. Zresztą to jest stara wersja Unity. To jest bardzo stara wersja Unity, przestarzała wersja Unity, która sprawia MichoJo ogromne problemy, że w ogóle jest. Więc to jest jedna sprawa. Druga jest taka, że podobno to nie jest potwierdzone info, ale podobno MichoJo Hoyover's Cognosphere miga się, ostro miga się od płacenia składek za używanie Unity. Czyli oni, tak jakby, korzystają z tej najtańszej, najbardziej darmowej wersji Unity. A funkcjonalność biorą tak, jakby z tej najdroższej, która tam jest. Takie ploty chodzą, to jest w ogóle niepotwierdzone. Mają dostęp do pełnej integracji podobno. Jadą na darmowej, nieintegrowalnej wersji, więc jest różnie. Plus, jako że jadą na chińskiej wersji, to kasa z zysków leci bardziej do Chin niż do samego Unity. Więc niezależnie, co by się podziało, twórcy Unity widzą z tego znacznie, znacznie mniej niż powinni. Więc taka sytuacja jest. I żeby nie było, ta chińska wersja Unity ma wpływ na to, co się dzieje na reszcie świata, bo oni tam mają system nadzoru tych wszystkich swoich obywateli, kto w co gra, jak w co gra, gdzie instaluje, na jakim sprzęcie instaluje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I podobno to jest podwaliną do tego, co przenoszą już od kilku aktualizacji do naszej wersji Unity, czyli do śledzenia, kto zainstalował i jak zainstalował to, co się działo. Bom, jedna z kontrowersyjnych rzeczy, która ostatnio poleciała, z czego teraz Unity powoli się próbuje wycofywać, ale co jest gigantyczną kością niezgody, że w w ogóle, jak można było wpaść na ten pomysł? Więc gadaliśmy wczoraj o tych instalacjach. Internet został zalany postami ludzi panikujących, że będą nagle musieli bardzo dużo płacić za to, że w ogóle zrobili grę na Unity. To nie jest tak. Najpierw musicie przebić threshold, ten poziom 200 tysięcy dolarów zarobku, co przy dzisiejszym kursie dolara wynosi 862 100 zł. Jak widzicie, no, mieć zarobek taki rocznie z gry komputerowej sprawia, że teoretycznie stać was na różne kombinacje finansowe, które będą. Ale wróćmy do tego, co jest problemem, czyli silnik. Unity najwyraźniej od dłuższego czasu ma wbudowany mechanizm kontrolowania tego, co się dzieje na produkcjach skompilowanych na tym silniku, czyli wysyła pewne dane do bazy, do serwerów Unity, co nie powinno w ogóle mieć miejsca i co jest bridge przełamaniem umowy między Game Dev'em. Użytkownikami, graczami i dostawcą silnika, czyli Unity, więc tu się pojawiają bardzo duże problemy, zaraz do tego też wrócimy, bo to, jeżeli chodzi o legalność, tam się dzieją różne rzeczy. I co więcej, ten silnik nie rozpoznaje, bo nie ma prawa rozpoznawać, bo nie ma takich mechanizmów, które by na to pozwoliły. Nie widzi różnicy między pierwszą instalacją, drugą instalacją, setną instalacją, co Unity zaczęło się wycofywać. Nie, nie, tylko pierwsza instalacja będzie się liczyć. Jak rozpoznacie, co jest pierwszą instalacją? Kiedy instalacja jest instalacją, a logowanie się na konto jest później, czyli ktoś, kto ściąga grę, instaluje grę, sygnał, Leci i wy nie wiecie, która to jest instalacja. Ale teoretycznie macie jakiś system do rozpoznawania tego. Aha, trust me, bro. Druga sprawa jest taka, że ten system działa nawet na pirackich kopiach. Czyli piracka kopia wysyła do bazy informację, że została zainstalowana. Jeżeli jest dobrze skrakowana, to nie ma rozpoznania, że to jest pirat. Co oznacza, że twórca gry, któremu ukradli gierkę z ją, będzie musiał zapłacić za każdą piracką, zainstalowaną kopię, bo Unity będzie dostawało sygnał, że są kopie instalowane. Nie zwracając uwagi na to, czy to są piraty, czy nie, bo nie jest w stanie tego rozpoznać. Jeżeli jest dobrze skonstruowany pirat, jeżeli gierka jest odpowiednio skrakowana, no to sygnał leci normalnie, a cała reszta obciąża twórców, więc to jest gigantyczny problem. Nie do przeskoczenia przy tym systemie tego się nie da obejść, to jest nie do naprawienia. No i dwa, oczywiście, wyobraźcie sobie jakieś kontrowersyjne sytuacje, takie, że twórcy wrzucają aktualizację, która się graczom nie podoba i gracze chcą podtestować, więc normalnie co robią, lecą na Steam i zostawiają negatywne recenzje. Jest fala negatywnych recenzji, która próbuje wymusić na twórcach jakąś reakcję. A tutaj co gracze mogą zrobić? Zacząć odinstalowywać i zainstalowywać ten produkt wielokrotnie. Jak macie kilka milionów użytkowników, którzy jednocześnie odinstalowują i instalują wasz produkt, to nagle, nagle może się okazać, że cały przychód, który robicie, zostanie zjedzony przez źle skonstruowany model biznesowy Unity. Więc to jest tak bardzo niebezpieczne, że cała masa twórców gier w tym momencie zaczęła się wycofywać z tego, że na Unity pracują. Cały internet jest zalany informacją, że to jest ostatnia gra, nad którą pracują teraz na silniku Unity. Niezależnie od tego, czy Unity się wycofa, najprawdopodobniej pod presją publiczną i groźbą pozwów się z tego wycofają, ale nawet jeżeli się wycofają ze swojego nowego modelu biznesowego, to będą rezygnowali z robienia gier na tym silniku. Tim Genshin z Inside'u. W tym momencie, kiedy Unity ogłosiło nowy system monetyzacji, podobno zostało zwołane spotkanie wierchuszki, czołówki Mihojo Hojowersa Kognosfira, bo... Tak, przechodząc teraz troszkę bardziej do Genshin'a, do Unity, jeszcze za moment wrócimy, ale przechodząc na chwilę do Kognosfira, sytuacja jest taka, że oni mają podpisanego deala z Epiciem na korzystanie z Unrealowego silnika. Honkai Star Rail miał być podobno ostatnią grą na Unity, a cała reszta ma śmigacz na Epicu. I tu się pojawia problem, bo ich główni gamedevowie, ci, którzy są pod tymi najważniejszymi, jak, nie wiem, The Way. The Way. też się w to wlicza. To są ludzie, którzy wychowywali się, ucząc się pracować na Unity, i to są ludzie, którzy bardzo niechętnie chcą przeskoczyć na nowy silnik. Pomimo tego, że mają deala z Epiciem, że mają pracować na epikowym silniku, to robią co mogą, żeby dalej pracować na Unity. The Way się w to wlicza, z tego co rozumiem. I cała ekipa tych najważniejszych leadów, którzy o wszystkim decydują, to są ludzie, którzy wychowywali się na starym Unity, nad tym przed przemianą po 2017, którzy bardzo niechętnie podchodzą do tematu przejścia na nowszą technologię. Oni znają tamto, kochają tamto i nie chcą się z tego ruszać. Tak wygląda podobno sytuacja jaka jest w Micho I Głosy jakie szalały z Inside'u były takie, że pomimo deala z Epikiem robią pod górkę jak mogą, żeby tłumaczyć się, że to są już zaczęte inne ich projekty na Unity i tu biorą hajs z Epika, ale dalej próbują robić na Unity. W tym momencie na tym spotkaniu była dyskusja, żeby porzucić Unity całkowicie i wszystkie projekty, które teraz mają i na Unity śmigają, żeby przerzucić na inne silniki w ogóle. Więc wszystko wygląda bardzo dziwnie i podejrzanie, a dodajcie do tego jeszcze sytuację taką, że od kilku miesięcy Unity czyści informacje na temat tego, jaka jest TOS, to jest umowa między dawcą usługi a odbiorcą usługi. Czyli czyszczą informacje na temat tego, jakie prawa ma użytkownik Unity. Wcześniej było tak, że jeżeli bierzecie starej Unity i śmigacie na nim, to obowiązuje Was TOS. Tej wersji Unity, na której śmigacie. Teraz na głównej stronie Unity już możecie przeczytać, że najnowszy TOS jest obowiązujący dla wszystkich, czyli Genshin latający na Unity z tam nie wiem 2017 czy jakoś tak teoretycznie podlega pod starą umowę użytkownika, a Unity twierdzi, że nie, 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 podlegacie pod nową umowę użytkownika, co oznacza, że będziemy się z wami szarpali o highs, z tym, że jesteście podmiotem z Chin, więc nie będziemy się z wami szarpali o highs, bo jesteście na wersji Unity na Chiny, więc i tak możemy was smoknąć. Zamieszanie jest, jak widzicie, Gigantyczny płacz jest straszny, więc przejdźmy dalej, ludziska. Bo tu jest jeszcze bardzo dużo do rozbebeszenia. Nie chcę tego wszystkiego brać na raz, bo nie wszystko jest związane z gęsinem, ale wszystko jest bardzo nieprzyjemne i dramatyczne. I jeżeli próbujecie wejść do Game Devu, interesujecie się tym, albo robicie jakieś gry komputerowe, to informacje od ludzi, takich wiecie, Techland, nie Techland, naokoło z Game Deva. Miałem wczoraj bardzo dużo rozmów z twórcami małych Indyczków, o tym będzie w najbliższych dniach. Jakieś ciekawe konkursy pewnie coś rzucimy. Konsensus jest taki, niezależnie od tego, jaki będzie wynik, a wynik będzie najprawdopodobniej taki, że pod presją Unity wycofa się z tych zmian prędzej czy później, tak ludzie podejrzewają, to konsensus jest, że my się wycofujemy z Unity, bo z tą firmą nie będziemy robili dili, bo oni są niebezpieczni, jeżeli w ogóle biorą pod uwagę takie zmiany, jak teraz próbują przepchnąć, więc kończą te projekty, które mają na Unity, a potem hurtem przerzucają się na ten Geodite, czy jakoś tak on się nazywa, albo na Unreala, większość idzie na Unreala, ze względu na to, że to jest Unreal. No i to jest moja rada dla was, jeżeli chcecie wejść do Gen game... DW, to na przyszłość Unity już nie jest tym numerem jeden, który jest polecany, żeby tym się zacząć interesować i w to zacząć wchodzić. Zdziwiło mnie to, ale też się nie dziwię, ja bym z Unity też nie chciał mieć w przyszłości nic do czynienia, niezależnie od tego, jak ta sytuacja się rozwiąże później. Przeskoczmy do bardziej gęszy nowych rzeczy. Wystartował nowy event. Stories in Light and Shadow, a Fountain of Enchantment. Jeżeli już biegaliście i robiliście zdjęcia, bo tu się podejrzewam zdjęcia robi, to dajcie znać, czy wam się to podoba, czy nie. Ja tematu jeszcze nie liznąłem, wczoraj byłem ramieniem do płakania dla wszystkich ludzi pracujących w game devie, więc jestem tak bardzo wycofany z tego, co jest teraz, że masakra. Więc przejdźmy do drobnych rzeczy, o których warto by było powiedzieć. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim tym moka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Zacznijmy od twierdzy Meropit i questów z nią związanych. Informacje te lecą za Shirex. Tak, to jest z bety Nie wiem, na ile to jest już potwierdzone. Wygląda na to, że twierdza Meropit, czyli ten pierdol i wszystkie te rzeczy, które tam są z tym połączone, mają dwa duże questy. Jednym z nich jest główny quest z fabuły głównej, którym będziemy lecieli, a drugim jest World Quest. I te questy są ze sobą nie tyle połączone, co się przenikają, przewijają, co oznacza, że blokują się cały czas nawzajem. World Quest z Meropit powinien nam zająć około 6 godzin, by go przejść, co oznacza, że przez około 6 godzin nawzajem z questem głównym NPC będą się blokowali między tymi dwoma questami. Informacja na chwilę obecną lecąca z bety sugeruje, jeżeli wierzyć Shirex, jest taka, że jest to bardzo upierdliwe i bardzo źle zrobione, tak jak nie było w ostatnich miesiącach, właściwie od czasów questu z tą story quest z Nilą, od czasu jej story questa, nie było niczego tak źle zaimplementowanego, jeżeli chodzi o wykorzystanie NPC-ów między różnymi questami, więc... Informacja ta nie jest najlepsza, bo szczerze powiedziawszy mam flashbacki z Wietnamu, kiedy pomyślę o request Nilo, który mi się bardzo nie podobał, nie byłem fanem, jestem na nie, a cały czas mi się blokował z questem głównym i musiałem to robić na przemian, zresztą robiliśmy to na streamie i to było upierdliwe, nieprzyjemne i bardzo niefajne. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa i jest poprawna, to wizu jest na nie, wizu jest totalnie, totalnie na nie, więc przejdźmy do kolejnej rzeczy, która moim zdaniem jest brana z dolnej części ciała, czyli to jest z kolei za Hoyoverse Japan, to nie jest Hoyoverse, tak się nazywa konto, konto zajmujące się likami, spekulacjami, spoilerami, przy czym Hoyoverse Japan ma ostatni bardzo dużo słabych trafień, a właściwie mają bullshity i fejki, Między innymi na temat broni, ale tutaj też się podziało i to z kilku innych źródeł, więc nie wydaje mi się, żeby Hoyover's Japan. Totalnie byli za to odpowiedzialni, ale jest jak jest. Więc poszła informacja za HoYoverse Japan, której nigdzie indziej nie widziałem, więc nie to, że pokazuję ich palcami, ale teraz pokazuję ich palcami, że główny scenarzysta odpowiedzialny za Story Ventiego odszedł mi Hoyo, zrezygnował w zeszłym roku pod koniec, co jest też powodem, dlaczego Story Quest, drugi Story Quest Ventiego się opóźnia. I teraz tak, to nie działa na tej zasadzie, na której HoYoverse Japan się wydaje. To nie jest tak, że jest jakiś scenarzysta, który pracuje nad konkretnym kawałkiem fabuły i nikt inny nie wie, co jest grane. Tylko fabuła, storyline jest rozpisany przez lead scenarzystę, czyli osobę, która organizuje wszystkich scenarzystów pod sobą i koleś ma po prostu rozpisać wszystkie dialogi, szczegóły, fajne tam zagrywki i jest to nadzorowane przez gościa z góry. Więc nawet jeżeli jeden kolo był odpowiedzialny za fabułę Ventiego, a wiem, że jeden był za pierwszą część fabuły, za pierwszy story quest Ventiego, nie wiem czy to jest ten sam koleś. To jeżeli jeżeli ta osoba opuszcza projekt, to jego wszystkie notatki, wszystkie przygotowane rzeczy zostają. Poza tym, co story jest od samego początku rozpisane. On dostaje taki skrót, że będzie to, 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 to się działo, ma tylko bullet pointy takie rzucone w lewo, w prawo, co gdzie się stanie i gdzie gracze będą mieli, co będą mieli i jak będą robili i ktoś to siada i rozpisuje. Jeżeli ta osoba, która to rozpisuje, rezygnuje ze swojej pracy i odchodzi, to na jego miejsce wskakuje ktoś inny, kto jest w obiegu, bo parę osób trzyma rękę na pulsie, co zostało napisane, jak zostało napisane, bo organizują to z Resztą kontentu, który jest tworzony, czyli na przykład, żeby takie sytuacje jak w Meropit nie miały za bardzo miejsca, żeby NPC się nie blokowali, a jak się blokują, to jak to rozwiązać, więc jest to wszystko łączone przez parę osób. Więc jeżeli informacja za HoYoverse Japan jest poprawna, że ten scenarzysta odszedł, ten główny, który miał się zajmować rzeczami od Ventiego, to na jego miejsce już jest. 5 nowych osób, na pewno bankowo, co oznacza, że opóźnienia, jakiekolwiek opóźnienia ze story questem Ventiego nie są związane z tym, że Kolo odszedł. Bo to nie ma żadnego znaczenia z perspektywy produkcji gry. To, co ma znaczenie, to, że luzem gdzieś biega koleś z podpisanym NDA, -E co prawda, który wie bardzo dużo na temat zarówno story questa -E jak i wszelkich innych fabułek, postaci, bo to jest te, ta grupa ludzi, ten blok. Więc koleś, który bardzo dużo wie na temat fabuły na sobie gdzieś tam lata i może chlapnąć coś czasem kiedyś, co też... Jest... Jeżeli odszedł w zeszłym roku, jak twierdzi Hoyoverse Japan, nie miało do tej pory miejsca, więc raczej nie będzie miało miejsca. Więc po prostu jest sobie tam gdzieś koleś, który wie za dużo i się tym nie dzieli. Tyle. Nie, ta, ta informacja w ogóle jest. Nie wiem dlaczego ją rzucili jako jakiś wielki, gigantyczny news. Bo od około roku wam mówię, że story quest Ventiego jest związany z połową fabuły w ogóle w Gęszynie. Przynajmniej takie informacje moi wygrzebali, więc to nie jest kwestia tego, że ten story quest się opóźnia, tylko on jest tak zaplanowany. I tak był zaplanowany od bardzo dawna. Więc tak wygląda sytuacja proszę się nie załamywać. Wszystko jest zgodnie z planem, wszystko jest dalej bardzo zgodnie z planem i co? Dzisiaj jest ostatni dzień. Nie, dzisiaj jest przedostatni dzień, kiedy nowe mundurki trwają, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na to. Bawcie się dobrze. Pozostałe konkursy będziemy rozwiązywali na dniach. Bardzo możliwe, że dzisiaj się pojawią kolejne rzeczy, chyba, że znowu zostanę przyatakowany przez różnych twórców indyczków, którzy panikują i zdumiewająco bardzo dużo osób z biznesu się do mnie zwróciło, żeby podzielić się ze mną różnymi informacjami. Gdybym nagrywał rzeczy związane z w tym, co się dzieje w biznesie ogólnie, a nie w Gęszinie, to miałbym teraz tyle amunicji do strzelania w stronę ekranu, że masakra. No, dlatego też dzisiejszy odcinek wygląda jak wygląda, bo jestem myślami ewidentnie gdzie indziej. Więc pamiętajcie, że Daily Check-in Web Event wciąż trwa jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do dzisiaj, to dzisiaj jest dzień 14, a w nim jest mora i bardzo wolno działająca strona z Daily Check-in Web Eventem. Bardzo podobnie jest w Honkaju Star Railu, z tym, że dzisiaj są tutaj kredyty, No i do ostatniej paczki ze Stellar Jade'ami troszkę więcej czasu nam zostało. Nie Zapomnijcie wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami Żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na parametryk Transformerze W moim wypadku są to dwa dni I korzystając z okazji chciałem wam bardzo mocno i serdecznie podziękować Lisi Magowie, wasze wsparcie jest nieocenione Wasza magia jest potężna, jesteście osą Lisi Arcy Magowie, jesteście arcy osą Wasza magia jest arcy potężna I Arcy dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał Lisi Twitcher Nauci, Twitcher dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał Wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher osom. Ja potrzebuję Twitcher kawy w tym momencie, bo jestem nieprzytomny Totalnie nieprzytomny, więc to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Życzę Wam miłego dnia, lepszego niż ci, którzy pracują na Unity. Miłego dnia, dobrego dzienka, świetnych, pięciogwiazdkowych postaci. Niech Boże karędzi Wam sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, która się nadarzy już jutro rano o 13 na streamie z Gęszina. Hej! So let's not call it that. To jest masakra, bo to, co dzieje się z Unity, ma tak bardzo wpływ brutalnie na to, co tu się dzieje i co tu się będzie za moment działo, bo bardzo możliwe, że Unity wymusiło ruch na Michojo i zmianę silnika, bo już chodzą takie głosy z inside'u, że no pamiętacie te dyskusje na temat tego, że może będzie zmiana silnika? No to właśnie gigantyczne ilości hajsu w Michojo-Hoyo wersji że poszły na zmiany. Zmiany w tym temacie, więc jest takie, okej, okay, może fajnie, ale bezpośrednich rzeczy do Pokazania teraz nie ma nic, więc to jest takie gadanie dla czczego, gadania licząc, że może się to okaże prawdą szybciej niż później, że, żeby było, wiecie, takie połączenie logistyczne między jednym a drugim.